Z wiceprezydentem Katowic, panem Maciejem Biskupskim, umówiliśmy się na spotkanie w samym centrum miasta na katowickim rynku. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Katowice. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania. Panie prezydencie, słyszymy czasami takie określenie, że Katowice są miastem przyjaznym seniorom. Proszę powiedzieć, co kryje się za tymi słowami? Czy to jest taka trudna czy łatwa działalność dla włodarzy? Myślę, że przede wszystkim bardzo wdzięczna, ale zacznę może od początku. Faktycznie sam mam takie poczucie, że Katowice są miastem przyjaznym seniorom, osobom w wieku senioralnym. Wnioskuję po tym, widząc ile środków finansowych, ile zadań miasto realizuje, ponadstandardowych, ponadprzeciętnych, tych, do których ustawowo nie jest zobligowany. Mam tutaj na myśli oczywiście inne działania niż te wszystkie pomocowe związane z polityką społeczną. Więc odpowiadając na pani redaktor pytanie, tak, potwierdzam, widzę to i czuję, a dzisiaj sam mam zaszczyt wykonywać kierunki polityki wskazanej przez prezydenta Marcina Krupę dotyczącej właśnie szeroko pojętej polityki senioralnej. Co jest kluczowe dla was? Co jest najważniejsze? No bo bierzecie przecież, powinniście brać pod uwagę potrzeby seniorów. Czego katowiccy seniorzy potrzebują najbardziej? No, muszę chyba zacząć od tego, że dzisiaj seniorzy i ten wizerunek seniora czy babci, dziadka jest zupełnie inny niż ten, który jeszcze nawet w mojej głowie utkwił, gdzie moi dziadkowie, moje babcie to byli rzeczywiście, to były osoby, które raczej siedziały w domu, były bardzo takie pasywne i bierne, jeśli chodzi o kwestie aktywności i powiedzmy, że ten moment, w którym zakończyły swoją aktywność zawodową, był jednocześnie z momentem, w którym przechodziły w taki etap swojego życia bardzo spokojny, wyciszony. Dzisiaj ten wizerunek seniora, mam wrażenie, niezwykle się zmienił. Dzisiaj katowiccy, szczególnie seniorzy, ale myślę, że to jest pewien mechanizm widoczny w całym kraju, to ludzie bardzo aktywni, oczekujący i chcący i potrafiący korzystać z różnego rodzaju usług, które organizowane są na ich rzecz. Mam tu na myśli nie tylko działania związane z różnego rodzaju warsztatami i szkoleniami, ale chyba przede wszystkim różnego rodzaju wydarzeniami i koncertami, które jak widzę po frekwencji w Katowicach cieszą się absolutnym zainteresowaniem i powodzeniem. Oni czekają na te spotkania, na koncerty, na Dzień Seniora, który już niedługo tutaj na katowickim rynku będzie organizowany. Chętnie korzystają, nie wiem, z gimnastyki, basenu, zajęć, w których uczą się obsługi nowoczesnych technologii. Naprawdę nie chcą siedzieć w domach, chcą się uczyć nowych rzeczy, chcą się spotykać, chcą żyć. Tak, dokładnie. Pani redaktor tutaj wymieniła już niektóre działania, a ja je spróbuję opisać jako zbiór właśnie konkretnych projektów, które realizujemy, bo to nie tylko działania związane na przykład z Uniwersytetem Sportowym, gdzie aktywizujemy seniorów i zachęcamy ich do tego, aby ćwiczyli i utrzymywali sprawność sportową, ale to rzeczywiście bardzo ciekawe projekty związane na przykład z nauką obsługiwania nowoczesnych technologii. Jedna z organizacji pozarządowych organizuje warsztaty na rzecz osób starszych, które mogą poznać wszelkie nowinki technologiczne, co ważne również. Dowiedzieć się, w jaki sposób nie zostać oszukanym, bo doskonale wiemy o tym też bardzo dużo mówi dzisiaj policja, że niestety te próby wyłudzenia od starszych osób środków finansowych są na porządku dziennym i na tych warsztatach też seniorzy mogą poznać i dowiedzieć się, jak nie dać się oszukać. Poza tym szereg różnego rodzaju warsztatów, mnie osobiście bardzo bliskie, bo to akurat mogę też powiedzieć o moim takim nieco prywatnym aspekcie związanym z moją mamą, która pięknie maluje i jest członkiem grupy malarskiej na zawodzie. To chyba jest nasz główny cel, aby aktywizować jak najwięcej ludzi. No właśnie, bo nie sztuką jest zachęcić do skorzystania z tych wszystkich propozycji tych, którzy aktywni już są. Zatem, panie prezydencie, jeśli ktoś nas teraz słucha, do tej pory nie korzystał, nie spotykał się, nie wychodził na koncerty, nie gimnastykował się, ten Dzień Seniora będzie taką dobrą okazją. Kiedy możemy spotkać się na rynku? Katowicki Dzień Seniora, który odbędzie się już niedługo, 23 września. Podczas tego dnia będziemy chcieli zaprezentować cały zbiór organizacji, projektów, inicjatyw, które są organizowane właśnie na rzecz seniorów, właśnie na rzecz osób, które mają czas wolny, mają takie poczucie, że chciałyby coś zrobić. Mamy fantastyczne doświadczenia, mamy bardzo dużo osób, które wiemy o tym, że nie chciały w ogóle się integrować, nie chciały wychodzić z domu, nie miały takiego poczucia, że potrzebują, ale udało się raz,
może drugi kogoś przekonać, powiedzieć, chodź, wyjdź, zobaczysz, jak to funkcjonuje, jak to działa. I już widzimy dzisiaj, że zawiązują się na tym tyle nowe znajomości. Są fantastyczni ludzie, którzy sami stają się liderami różnego rodzaju inicjatyw i tym swoim optymizmem zaszczepiają innych, więc to jest kierunek, który pokazuje, że warto te projekty realizować, warto już blisko 65 milionów złotych rocznie przeznaczać na szeroko pojętą politykę senioralną w mieście Katowice, ale jestem przekonany, że będziemy to robili i będziemy nadal rozwijali tą ofertę. Drodzy seniorzy, jeśli nie macie planów na 23 dzień września, no to spotkajmy się tutaj na katowickim rynku na kolejnym Dniu Seniora.